jak się przyjedzie. No Warszawa jest katolicka tutaj, to nie jest Ameryka. Co z tego, że dokładnie, co dokładnie, co dokładnie papież, dokładnie Rzym, dokładnie Maryja i one te dwie Żydówki, co pojechały na 31 piętro, będą miały bardzo miły wieczór udany, wiesz. No. Ojczyzną swoją. A ty wiesz co, to czuwam, Maryjo, aby zdrada, zbada i lenistwo nie zdołały nas zgubić i aby całe nasze życie nie było bez życia. On wytyka tutaj narodowi polskiemu. I aby codzienny trud, trudny spór o ojczyznę, wszystkie jej trudne sprawy, trudny spór o katolika, o w nas, o Polskę, o ojczyznę, był prawdziwym wypełnieniem Chrystusowego. Czuwajcie. Czuwam, aby nikt z tych, których powierzasz mojej trosce, mojej modlitwie, mojemu czuwaniu, nie uległ korupcji przez lęk i niepokój o byt i przemyślne zdrady, przekupstwo i wszelkie formy rozkładu wolności. Czuwam, Maryjo, abym, jak mówi poeta, nie modlił się do medali na własnej piersi, ani do karabinów wymierzonych we mnie, gdy dźwigam prawdę. W dzisiejszy wieczór słyszę, jak ty, matko, możemy tak powiedzieć, to kult Matki Boskiej, piękne polskie, jak zapłać się nie tym, którzy ja żyją nie jestem w posłudze drugim. Się oni pomnażają wiarę w dobro, tworzą podwaliny no i te przyszłości Żydówki, takie piękne, i stają się takie nadzieją miłe, ojczyzny. I wielu bardzo ładne, takie bardzo inteligentne. Swoich dzieci. Carly Heart Woman, więc Carly, kręcone Maryjo, włosy. Ty tak mówisz podczas kobiety. Apelu. Wspaniałe. Bóg zapłać za to dobro, no, ciemne, które jest faktem no, nie do zatarcia rudowłosa, jedna i tak trochę ciemnowłosa, o tobie najpewniejszym. One tak po prostu nie widziały. W czasie tej modlitwy pragniemy włączyć prośby tych wszystkich, którzy wpisali je do Wielkiej Księgi Apelowej. Tam myśmy poszły do kas, jeżeli chodzi o ten Teatr Zembrowskiego. W tych kasach nic nie ma, tam po lewej, po prawej stronie są trzy kasy, tam kiedyś poczta była, tam jest wszystko pozamykane. W tej Warszawie jest taka dziura, to jest taka dziura, że tam aż trzy okienka były w sumie otwarte, ale nie było żywej duszy. Myśmy też byli w teatrze, w studio, nie było żywej duszy. Myśmy weszły jeszcze na górną scenę. Ja weszłam już nawet do garderoby. A nie pogonilicie? No jak to? One mówią te Hiszpanki, bo wy Moherowe jesteście negatywne, a te Hiszpanki mówią, że jestem aktorką, a ja mówię tak, że to się tak nazywa. El Mercedes. I one będą oglądały, wiesz, bo myśmy już w garderobie mówili, ale to jeszcze to może było wynieść coś z tej garderoby, jak nikt nie pilnował. Nikogo nie było. Na presbiterów, wszystkich powołanych, ochroniarz przed teatrem studio siedział i tam no w polecamy no, cały zespół telewizji Trwam. W ogóle wszystkie rozgłośnie Warszawa bazuje na żydowskich kafejkach, bareczkach, restauracjach, żeby zarobić, żeby na majtkach, żeby zhandlować, żeby coś sprzedać. Dlatego tutaj ksiądz mówi o lenistwie moherowych, a tutaj są tylko moherowi. Żydzi, czyli ateiści, którzy przegrali, no i ci moherowi. I tutaj nie ma ani prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków duchowych, żadnych takich świętych ludzi, tylko są ci moherowi, którzy pierdzą w tych ławach. W ławach kościelnych siedzą, śpią na Deotymie całą Jezusa, noc, tam śpią, chrumczą, jako te lochy. Ten kościół za całą noc jest. Maryjo, tak, 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 tam ta beatka gruba. W dzisiejszym paradzie. Cały rok. I tam, no teraz. W tym wizerunku nawiedzenia. Gonią tam, teraz tam była mniejsza kaplica, większa, można było udawać, że się modlą tam. I całą noc i tam chrapią w ławach, potem zaczęli ganiać, bo to chrapią. Pielgrzymi, a tam jednak była kaplica, tam też można było. No wszystko było możliwe. Pierwsze komunijne.
A teraz to mi tam nawet nie było 10 lat. Także wiesz, możesz iść sobie zobaczyć, jako ta bezdomna możesz pooglądać wszystkie kościoły stołecznego miasta Warszawy. Co tam się dzieje w tych kościołach u tych moherowych w Warszawie? Gdy jesteśmy na Mazowszu, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. Także proszę Państwa, bo jeszcze może Krakowie. Pielgrzymka telewizji Lux ze Słowacji. A nie, ja wiem tamtą. No. Musisz troszeczkę jeździć, popatrzeć na Białobrzeską, Białowiejską, Białosrejską. Zobaczyć, co się dzieje. Ksiądz tutaj się wstydzi za cały naród katolicki, bo oni, proszę Ciebie, w nic nie wierzą, lenią się. Ten 507 też sfotografowałam, 507, dziadyga odjechał w przystanku bezczelnie, ludzie, kobieta naciska, chce wejść, a on zamiast otworzyć drzwi, a stał jeszcze, no stał jeszcze, w 7 sekund. Złośliwe dziady, złośliwe dziady. Dlatego tutaj ksiądz się za nich wstydzi, że zamiast być na mszach i oczywiście refleksji, oczywiście spowiedź powinna być, bo przecież nie po to tam przychodzą, żeby posiedzieć, pospać, pograbać, pokroczyć, pokaszleć, bo przecież wśród tych katolików są tylko kaszlący, wreszący, narzekający i zobacz, modlą się. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, teraz i w godzinę śmierci naszej. Ja w autobusie widziałam pijanego człowieka, jaka stał z rowerem, no to przecież też nie wolno. Na nas, no, a na nas, a pożegnaj mnie, plot żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Nie wolno, nie wolno. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Także moherowa Warszawa bardzo nisko, bardzo nisko. Moherowa Warszawa bardzo nisko spadła. Kultura pojechała do Wrocławia, w Białymstoku są prawosławni, w Poznaniu są Niemcy, w Gdańsku Wałęsa, a w Krakowie królowie polscy leżą. A tu w Warszawie mydło i powidło, Warsi i Sawa, chamstwo, majtki sprzedają, handlują majtkami na bazarze Różyckiego Szembeka, a do Ameryki lecą kraść kożuchy i modlą się w międzyczasie do Matki Bożej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.